Cześć, witajcie. Pora na Cześć. literkę J w naszym słowniczku. Tak, i przy okazji za chwilę awansem będzie kajak kompresja, bo to jest powiązane jedno z drugim. Nie da się mówić o JPEG-u, nie mówiąc o kompresji. Moi drodzy, JPEG to w zasadzie format pliku graficznego, którego każdy z nas zna, każdy z nas używa. Niekoniecznie wszyscy wiedzą, skąd się wziął i jak tak naprawdę wygląda i co umożliwia, co oferuje. Zatem posłuchajcie. To jest tak, że grafiki, jeżeli chodzi o komputer, możemy przechowywać w dwóch, jakby są dwa typy obrazków. Jest grafika tak zwana wektorowa i grafika rastrowa. Grafika wektorowa to jest, tak w skrócie powiem, że po prostu rysuneczek, gdzie się kreska zaczyna, gdzie się kończy i tak dalej. Ale tym się nie będziemy zajmować, bo akurat JPEG jest grafiką rastrową. Grafika rastrowa polega na tym, że obraz jest dzielony na ileś tam punktów, tak zwanych pikseli, no na przykład 1024 na tam 700 coś, wszystkie te rozdzielczości, no to po prostu gdybyście sobie powiększyli ten obraz odpowiednio mocno, to zobaczycie, że on się składa z takich kwadracików i każdy z tych kwadracików ma swój określony kolor. Jeżeli chodzi o kolory, to też tak znowuż typowo, chociaż nie zawsze, ale na ogół to jest tak, że każdy punkt jest opisywany trzema składowymi kolorami, czyli czerwonym, zielonym, niebieskim. RGB. Tak? Z tych trzech kolorów możemy sobie złożyć, powiedzmy, wszystkie pozostałe. I jeżeli chodzi o to, jak to sobie komputer trzyma, to po prostu do każdego takiego punktu przypisywane są na ogół 3 bajty danych, które określają po prostu składową tych kolorów. Czyli zobaczcie, ile tego jest. Jeżeli mamy na przykład 50-megapikselowy aparat, to znaczy, że mamy 50 milionów tych pikseli, do każdego 3 bajty, czyli to mamy 150 megabajtów danych na jedno zdjęcie z 50-megapikselowego aparatu, czyli Sierściuk przyszedł, czyli nie znowuż jakiegoś takiego z absolutnie najwyższego, bym powiedział, że takiego raczej średniaka jak na dzisiejsze czasy. No to popatrzcie sobie, 150 megabajtów, czyli 1000 zdjęć, to jest... No, dużo. I po pamięci w telefonie. I po pamięci w telefonie, nawet jeżeli macie wypaśny telefon z 256 gigabajtami. No dokładnie, to po prostu to rośnie, tego jest dużo. No i coś z tym trzeba zrobić, żeby tyle tego nie było, nie? Tak. No i tu się pojawiają algorytmy kompresji, o których powiem, będzie mowa przy literze K. Tak. I jednym z takich, chyba w zasadzie najpopularniejszym, jeżeli chodzi o zdjęcie algorytmem, jest algorytm JPEG, tudzież format JPEG. Dokładnie, który wszyscy doskonale znacie. Tak, i to jest rozszerzenie JPG, przy czym tak naprawdę jest też używane rozszerzenie JPEG czteroliterowe. Trzyliterowe się bardziej przyjęło z przyczyn zaszłości Windowsowych, gdzie po prostu systemy Microsoftu przez długi czas miały 3 literki na rozszerzenie, no dokładnie, i trzeba było coś z tym zrobić. Co prawda w tej chwili nie mają takiego ograniczenia, ale to jest po prostu zaszłość. Stąd te pliki raz się nazywają JPEG, a czasem JPG, zależnie w sumie też trochę od urządzenia. Przeważnie ten 3-literowy skrót jest stosowany. Zależnie od programu, bym powiedział, tak naprawdę, bo to nawet nie jest kwestia urządzenia. No więc co to jest ten JPG, skąd to się wzięło? To jest Joint Photographic Expert Group, czyli taka grupa powołana do spraw fotografii cyfrowej, która też jakiś czas temu wpadła na to, że trzeba by było jakoś to... Utworzyli standardy. Ścieśnić te dane. No i oni tworzyli różne standardy, no i ten JPEG jest takim chyba najpopularniejszym, który im wyszedł. Tak a propos, trochę awansem powiem, MPEG to jest Moving Pictures Expert Group, czyli to EG to jest Expert Group na ogół, ale nie zawsze. I JPEG jest dosyć starym standardem, bo prace nad nim się rozpoczęły pod koniec lat 80. Pierwsza specyfikacja to jest bodajże 91 czy drugi rok. No już dosyć dawno. Dosyć dawno, co nie znaczy, że się nie rozwija, bo cały czas tam wchodzą jakieś nowe algorytmy, nowe rzeczy. Natomiast JPEG jest kompresją stratną. Co to jest stratna kompresja, to w rozdziale zaraz się dowiecie. No i on pozwala naprawdę ścisnąć nawet kilkunastokrotnie wielkość obrazka. Przy w zasadzie niezauważalnych na ogół dla oka stratach
danych. Tak, bo trzeba powiedzieć, JPEG jest no jednak stratną kompresją, jakby nie patrzeć. Tak. Co jest tak naprawdę dla nas ważne, że JPEG ma możliwość jakby wyboru jakości, czyli wyboru stopnia tej stratności kompresji. Lepsze oprogramowanie, bo gorsze to po prostu robi JPEG i tyle. Natomiast w lepszym oprogramowaniu możemy sobie wybrać, jak bardzo chcemy mieć, jaki stopień kompresji mamy mieć. Na przykład w GIMP-ie, którego sobie możecie za darmo ściągnąć i popatrzeć. Tak, jeżeli zapisujecie do JPEG, tam jest taki suwak i sobie możecie przesunąć. Mniejszy plik, gorsza jakość, większy plik, lepsza jakość. No, w skrócie, bardzo prościutka zależność. Dokładnie. I tak to działa. I to jest w zasadzie jedyna rzecz, którą musicie wiedzieć o JPEG-ach. Tak, a JPEG jest popularny między innymi z tego względu, że te pliki są stosunkowo małe i doskonale nadają się właśnie do przesyłania w internecie. Sprawa prosta. I stąd się wzięła ta popularność, bo wiele innych formatów plików graficznych, równie stratnych, znamy, ale no niestety wtedy te pliki bywają większe, a JPEG akurat jest takim dobrym równoważnikiem pomiędzy wielkością pliku, a jakością tego obrazka. Tak, przy czym JPEG nadaje się bardzo dobrze do fotografii, zdjęć, skanów, tego typu rzeczy. Jeżeli mamy rysunek, taki na przykład schemat, to JPEG się sprawdza tak sobie, to naprawdę lepiej zrobić PNG albo jakiś inny format. To tyle na temat JPEG-a, ale koniecznie obejrzyjcie następny odcinek z literką K, gdzie jest mowa o kompresji, bo JPEG to kompresja. Zapraszamy na kolejny filmik i do zobaczenia. No, cześć. Pa, pa.